Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu będę chciał przetłumaczyć niektóre zdania czy frazy naszego szablonu. Generalnie, gdy przejdę do pojedynczego wpisu, tutaj widzimy, że mam po prostu komentarze i na przykład cztery myśli o witaj świecie. Będę chciał to na przykład sobie przetłumaczyć na nasz ojczysty język. Czyli pokażę może od czego zaczniemy, czyli to będzie internacjonalizacją. WordPress, czyli te umiędzynarodowienie, powiedzmy. To jest i18n. Ja oczywiście dam tu linki pod filmem do tego wszystkiego. Tak jak widzimy, tutaj wszystko opiszę, co jest bardzo ważne. Czyli ten tekst domain jest ważny, czyli to jest nazwa tak jakby tej domeny naszej szablonu, dzięki której będziemy po prostu, dzięki tej nazwie będziemy mogli tłumaczyć każde słowo. Generalnie to można osadzić w stylach CSS lub functions PHP. My to zrobimy functions PHP, czyli tam dodamy taką regułę, taką funkcję, dzięki której szablon będzie wiedział, jakiej domeny, czyli to jest ta na przykład myTextDomain, moja textdomena, jakiej textdomeny ma szukać, jakiej nazwy, a generalnie cała funkcja, powiedzmy, całość tak wygląda, całość tego tłumaczenia. Czyli tu jest wpierw ciąg znaków, następnie nazwa text domain. Oraz tu jest bardzo ważne ten podwójny podkreśnik. Czyli dzięki temu po prostu wynajdują się te słowa, które są do tłumaczenia przydzielone. Czyli ten podwójny podkreśnik oraz text domain. No i następnie wiadomo jest nasz ciąg znaków do tłumaczenia. Czyli tu jest po angielsku, będziemy chcieli go na przykład przetłumaczyć na język polski. Tak samo tu mamy następny przykład, tu już jest z echo. Jest pojedynczy podkreśnik, taki malutki, oraz mini echo. Czyli echo, ciąg znaków do tłumaczenia, następnie nasza unikatowa nazwa text domain. I tak samo tutaj mamy kolejne przykłady. Tutaj już mamy z HTML, czyli on wyczyści kod naszego HTML-a generalnie. On nie ma nic tu za dużo związanego generalnie z tym tłumaczeniem. To jest pokazane tylko jak wykorzystywać przy innych funkcjach również. No i tu jest to, co jest najważniejsze. Po prostu ten podwójny podkreśnik. No i tutaj ciąg znaków i text domain, czyli ta unikatowa nazwa domeny, którą skonfigurujemy sobie w functions PHP. I tak samo tutaj SHTML jest pokazane oraz echo. Jak to wykorzystać, tak jak tutaj małe e, które mieliśmy tutaj. Czyli może przejdziemy sobie do functions PHP i skonfigurujemy właśnie ten text domain. Czyli ja już tutaj mam jakąś ekstra stronę, czyli mogę sobie zrobić na przykład ekstra, albo zostawić tak jak było nawet, niech zostanie. Czyli to jest ta cała funkcja load theme text domain. Możemy zobaczyć, gdzie ona jeszcze jest może. Czyli WordPress tu od razu funkcją reference load theme text domain. Czyli tak jak tu pisze, domena oraz path. Czyli dwie te zmienne tutaj tej funkcji trzeba podać, dwa parametry. Tak jak tutaj mamy pierwszy parametr, czyli nazwa. Ja będę dzięki tej nazwie ekstra strona na przykład tłumaczył. I następny to jest get template directory, czyli gdzie znajduje się ten folder z language, czyli z tymi językami. Czyli ja sobie utworzę ten folder. Language. Z reguły tak się robi, language się dodaje. Można po prostu dać jakąś inną nazwę. Tutaj widzę, że mam E, sobie dam na S, languages, w liczbie powiedzmy mnogiej. Tak tutaj nawet nakazuje WordPress 2016. Czyli dobrze, tutaj tak zostanie. Teraz możemy przejść jakąś wtyczkę, zainstalować. Powiedzmy wtyczki, dodaj nową. To będzie loco, czyli loco translate. Oraz zainstaluj teraz. Później po instalacji będziemy musieli taki główny szablon utworzyć. Po prostu on się utworzy tutaj w tym folderze language. I ten szablon po prostu wynajdzie wszystkie frazy, zdania, które mają właśnie ten text domain extra stron. Przejdę może do simple.
tam gdzie jest mój, gdzie mam te komentarze po prostu. To jest singler, jest odpowiedzialny po prostu za, nie singler, tylko to będzie comments, przepraszam, comments PHP. No i tutaj właśnie ma jedna myśl o, tutaj ten procent po prostu nam pokazuje o czym, jedna myśl o witaj w świecie. Ten procencik zwraca generalnie tutaj get.title. To jest już dzięki tej funkcji prith wykonywane. Następnie tutaj jest jeszcze jedna funkcja. To są dwie funkcje jakby zagnieżdżone. W prith mamy tą pierwszą, ona się aż tutaj kończy. Tutaj. Następna jest nx. Może ja wpierw przetłumaczę, a później trochę to sobie o tym porozmawiamy jeszcze. Czyli dobrze. Loco Translate jest włączony. Przejdźmy do Loco Translate. I od razu możemy wejść do TMS, czyli do szablonów. I tutaj mam extra starter. Od razu widzieliśmy, że tam było fix domain. Extra strona, tak? Jeszcze raz wejdźmy do TMS. Tak jak widzimy, extra strona, text domain. Pamiętajmy, że jeśli chcemy coś tłumaczyć, tutaj muszę dodać extra strona, czyli ten ciąg znaków będzie tłumaczony. Może ja jeszcze na tą chwilę pokażę na jakimś prostszym ciągu znaków. Jeszcze jeden dodam. H1. Dodamy sobie PHP. Damy sobie zwykłe echo oraz podwójny podkreśnik, tak jak mówiłem. I hello. Hello. World. Tutaj teraz muszę dodać po prostu extra stronę, czyli ten text domain, który w functions PHP sobie skonfigurowaliśmy. Czyli to samo muszę skopiować, to musi być przy tym po prostu słowie, inaczej nie będzie po prostu odnaleziony. Extra strona, czyli jest OK. Hello world, będę chciał to przetłumaczyć na witaj świecie. Czyli teraz przejdźmy może do naszego extra, do naszego local translate, do TMS. Przejdźmy do szablonu, tu mamy dwa, extra starter wybrałem i tu musimy utworzyć ten template cały, create template. I tak jak widzimy, on już tutaj pokazuje, gdzie to będzie language extra strona.pod, czyli to jest ten główny po prostu szablon, z którego będziemy mogli tłumaczyć na wiele języków. I create template. Tak jak zobaczymy, ten template już jest utworzony, tu już możemy edytować ten główny template. Ja natomiast chcę dodać new language, czyli nasz polski. Tak jak widzimy, tutaj możemy sobie wybrać lub tutaj custom i wpisać. Sobie wybiorę, tu od razu jest zainstalowany jakiś, dajmy sobie Polish. Czyli tak jak tutaj widzimy, on już tutaj pokazuje, gdzie to będzie się znajdowało. Szablon language.plpo. Można jakieś inne ścieżki po prostu wybrać. Ja sobie w tej wybiorę Start Translating. Czyli tu już widzimy Hello World. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z przodu. Odświeżmy. Dodałem to zdanie, zapamiętamy to słowo. Tutaj Hello World. Dodałem to extra stronę. Czyli od razu sobie to przetłumaczę. Witaj. Świecie oraz save, czyli odświeżmy teraz witaj świecie. Gdybym generalnie tu zmienił bodajże język, zobaczmy gdzie to będzie, chyba w ogólnych, czyli polski, dajmy sobie na English. Generalnie ten witaj świecie powinien zniknąć, czyli o to w tym chodzi właśnie. Tak jak widzimy, wszystko już jest po angielsku. Czyli jeśli ktoś będzie Amerykaninem na przykład, no to sobie tutaj może od razu przy instalacji WordPressa, gdy wybierze ten szablon, on automatycznie już mu zmieni ten język. Ja sobie z powrotem oczywiście zmienię na polski i zapisz. Gdy tworzymy jakąś witrynę wielojęzyczną, to również to będzie się automatycznie po prostu zmieniało, jeśli będziemy używali jakieś tam wtyczki, powiedzmy. Czyli dobrze, może przejdziemy teraz
jeszcze raz do local translate. Tutaj activate heme, extra starter, niech będzie. Możemy dalej sobie edytować. Tak jak widzimy, tu jest 14%, ponieważ tak jak przejdę do jakichś innych po prostu miejsc, tak jak widzimy tutaj generalnie nigdzie jeszcze nie dodałem tego text domain. Dlatego tam, gdzie będą te rzeczy, które potrzebuję przetłumaczyć, one najprawdopodobniej nie będą w języku polskim. Ja generalnie chcę tylko pokazać na tym comments PHP. Tutaj kilka słów tylko jest, powiedzmy. No i teraz sobie przetłumaczymy to. Czyli tutaj. Czyli jedna myśl lub kilka myśli, w zależności co będziemy tłumaczyć, jak to tłumaczyć. Czyli to jest 4 thoughts, czyli to już jest liczba mnoga lub liczba pojedyncza, to w zależności jakie tłumaczenie tutaj sobie wybierzemy w local translate. Czyli tak jak widzimy, od razu onet, haut, on, czyli to już jest to albo one, albo kilka, czyli one jest tutaj, natomiast kilka jest tutaj. No to wpierw one tchoł. No to jedna myśl, nie będę przepisywał. Jedna, oczywiście po polsku. Jedna myśl. O. I tutaj musimy to wszystko generalnie sobie ten procent przepisać. Procent 2 dolar S. To jest dzięki funkcji właśnie print, tak jak mówiłem wcześniej. Czyli dzięki niej jest to wszystko generowane automatycznie ze zmiennej, powiedzmy. Teraz kilka. To jest pojedyncza liczba. A tutaj już liczba mnoga. 5. Czyli plural. Czyli to już tu sobie przetłumaczymy. Procent jedyneczka. Dolar SK. Myśli. Myśli o. I teraz nazwa wpisu. Procent kilka. Dolar S. No i sobie tutaj zapiszmy to. Zdejmowało się chyba tak. Cztery myśli, tak jak widzimy, o, już jest po polsku, o witaj świecie. Czyli pamiętajmy, że tutaj te parametry są bardzo ważne, czyli to jest to. Ten pierwszy parametr to jest nazwa wpisu, jest to ilość. Następnie tu jest nazwa wpisu. Generalnie tu nie musimy nawet dawać cudzysłowiu. To jest tylko wizualnie, żeby były, tak jak tutaj widzimy, witaj świecie jest cudzysłowie. Tu odświeżę, zostanie witaj świecie bez cudzysłowia. Jednakże ja sobie ten cudzysłów może zostawię, tak jak było. Niech on już będzie. Oraz zasypuję. Czyli tak jak mówiłem, to wszystko w taki sposób działa. Jeszcze może zobaczymy sobie tą funkcję print, tak na szybkiego. Gdzieś tutaj, o co w tym chodzi, ponieważ te procenciki, to wszystko, nie każdy będzie na pewno wiedział, o co w tym chodzi, dlaczego to się tak akurat tłumaczy, tak jak tutaj widzimy, że je dodawałem, po prostu spróbujemy sobie to wyjaśnić. Czyli pierwsza, na przykład zmienna 1, to się równa WordPress. Zmienna, tutaj będzie Joomla, albo może proces Wire, proces Wire, również świetny, CMF, CMS. Teraz sobie printfa zrobimy, właśnie tą funkcję wykorzystamy do wyświetlenia po prostu tych zmiennych. To od razu wykorzystamy te procenty, tak jak tutaj, żebyśmy wiedzieli, o co tym chodzi. Generalnie bym chciał w echo to zrobić, jeszcze może na chwilę to wykomentuję. Echo i dajmy sobie tak, czyli z cudzysłów Darek lubi, no i dolar zmienna, powiedzmy jedynka, czyli lubi WordPressa. Tak, przecinek. Ania lubi
dolar, zmienna 2. Czyli będzie lubiła proces gry. Zobaczmy, jak to wygląda z przodu. Czyli ładnie nam się to wyświetli. Dalej, Darek lubi WordPress, Ania lubi proces gry. To jest ta następna nasza, powiedzmy, zmienna. Teraz jak to wyświetlić właśnie w tej funkcji print, którą często WordPress po prostu wykorzystuje. Zobaczmy to sobie. Ja tutaj nie zakończyłem. Tutaj generalnie sobie to wykomentuję. Na razie tego nie będę już potrzebował. I dodajmy sobie jakiś ciąg znaków, taki jak tutaj był. Darek lubi. No i dajmy sobie na razie przecinek i Ania lubi. Czyli będę chciał to w apostrofie po prostu wyświetlić. I teraz co dodajemy? Musimy dodać po prostu przecinek oraz te dwie zmienne. Na przykład dolar, zmienna 1, przecinek, dolar, zmienna 2. Oczywiście możemy więcej tych zmiennych robić, a za chwilę to może wyjaśnię. No i teraz co chcemy pierwsze wyświetlić? No, Darek lubi na przykład zmienną pierwszą. To nie ma jakiegoś znaczenia, możemy od razu zmienną drugą. Niech będzie pierwsza. Czyli skopiuję sobie tak jak tutaj jest, %1s. Darek lubi. I wyjdzie mi WordPress. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dodaliśmy tutaj tą wartość, ale jednakże również jest jedynka. Czyli tu będzie ta pierwsza zmienna z brzegu. Jakbym tutaj przerzucił tą drugą na pierwszą, to by było, że Darek lubi proces wire. A za chwilę to zobaczymy. I analogicznie to samo zrobimy sobie z Anią. Z tym, że tutaj damy sobie dwójeczkę, tak? Czyli 1 oraz 2. Czyli tutaj te jedynki nie mają znaczenia, to są po prostu zmienna. Pierwsza i zmienna na przykład druga. Oczywiście te zmienne, z których korzystamy, musimy tak samo nazwać. Czyli to nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie jedynka, dwójka, to są po prostu jakieś zmienne. I tu idzie w kolejności. Jeśli damy tu jedyneczkę, to się wyświetli ta pierwsza. Jeśli jest dwójeczka, czyli ta druga. Zobaczmy, jak to wygląda. Darek lubi WordPress, Ania lubi proces wire. Czyli jest OK. No i teraz sobie zamienimy. Będzie Darek lubi proces wire, czyli tu dam dwójeczkę, natomiast tutaj dam jedyneczkę. Tak jak widzieliśmy, Darek lubi WordPress, Ania lubi proces wire, pamiętajmy pierwszy. WordPress, teraz już jest proces wire. Czyli widzimy, że te procenciki po prostu nam zamieniają kolejność. Możemy w bardzo prosty sposób sobie zamieniać oraz wtłaczać tak jakby w to zdanie, w ten cudzysłów, ponieważ w cudzysłowie na pewno byśmy zmiennej nie dodali. Czyli jakbym chciał wyświetlić tą zmienną, to zobaczmy, może tutaj dam obok echo. Damy sobie zmienną pierwszą. Czyli to powinno się wyświetlić oraz zmienna druga. Czyli to będzie jako zwykły tekst po prostu traktowane. Ja teraz spróbuję to wyświetlić. Zobaczmy, co się stanie. Czyli zmienna pierwsza, zmienna druga, nic mi nie zwróciła. Nie zwróciła mi po prostu tych słów. Czyli w taki prosty sposób właśnie ten print pomaga przy tłumaczeniu. Mogę sobie oczywiście dodać jeszcze jedną zmienną. Na przykład Joomla, będzie to jakaś trzecia zmienna, Joomla, no i na przykład mogę sobie dać tak, Pawłowski lubi, no i tu muszę dać tą zmienną jako trzecią z kolei, na przykład. Czyli 1, 2, 3, czyli będzie procencik. Zrobię sobie przecinek oddzielny. Oczywiście tutaj będzie trójeczka, zmiana trzecia to jest Joomla. Czyli tutaj patrzymy, sobie wyliczamy po prostu w zależności. Tutaj się zmienia ta cyfra. W takiej kolejności jest to, czyli tu jest jedynka, dwójka, trójka. Czyli ja lubię trójkę.
No to będzie dolar zmienna trzecia, której przypisałem po prostu dżumlę. Rafałowski lubi dżumlę. Rafałowski lubi dżumla i tak dalej. Czyli ja tu jeszcze pod filmem gdzieś pokażę na pewno print, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast ta druga również funkcja nx, ona tutaj już liczbę mnogą pojedynczą nam po prostu pokazuje. Zobaczmy może WordPress nx. NX, czyli tutaj trochę inne parametry są. To jest ta funkcja NX, również NK podobnie działa. To jest również, otworzy może inna funkcja. Chciałem Państwu, chciałem Wam ogólnie pokazać, o co w tym wszystkim chodzi, tak mniej więcej. Może zobaczymy tutaj sobie tą funkcję, teraz dodamy inną, ponieważ tak jak widzimy, tu jest print, tu jest NX. Czyli ten print zagnieżdża naszego NX-a, ten NX tutaj gra, jakbym tutaj miał to porównać do tego, to by był po prostu ciąg znaków. To wszystko to jest NX, powiedzmy. Czyli zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Na pewno to się może przydać. Czyli single, o co w tym chodzi? Single, czyli jakaś pojedyncza wartość. Na przykład będzie 1. Plural, czyli więcej, na przykład 100. No i tutaj będzie number. Ja na chwilę sobie dam jedynkę. Kontekst. To tutaj jakiś kontekst. Ilość. Na przykład sobie dodam tu jakiś przykładowy kontekst, żebyśmy wiedzieli. No i tekst domain. Domain. Extra. Strona. Czyli będę wiedział, co mam później tłumaczyć w tym ciągu. I teraz spróbujemy to sobie, tutaj chyba trzeba będzie raczej echo wykorzystać. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli jest 1. Dlaczego 1? Bo tutaj dałem 1. Jeszcze raz, może ja skopiuję to całość, żebyśmy widzieli koło siebie, jak to wygląda. Czyli widzimy dolar single, czyli 1, plural, czyli większa jakaś ilość, number, jedynka, kontekst, czyli czego to dotyczy, powiedzmy, no i domain, extra strona, kontekst możemy sobie tam dać jakikolwiek, powiedzmy, chcemy. Ja to wykomentuję, żeby mi tutaj nie wyskakiwały jakieś errory. I tutaj zmienię teraz sobie na przykład na 2, czyli 2 to już będzie plural, czyli już będzie większa ilość. Czyli powinno pokazać mi się 100. Wcześniej było 1. Czyli jest 1. Gdy odświeżę, będzie 100. Tak jak tutay zobaczymy get comments number. Ta funkcja tutaj właśnie gra w tym nx tą ilość. Czyli tu jest 2. Natomiast zobaczmy, ile mamy komentarzy na tą chwilę. Chyba tam były 4, czyli to już jest plural. Get, czyli echo. Echo, get comments number. Chcę zobaczyć, ile jest. Czyli widzimy, są 4 komentarze. Czyli tutaj mi się zawsze na pewno, gdybym tutaj teraz dał to, to mi się wbije po prostu. Na pewno 100. No na pewno jednego po prostu komentarza nie ma. Czyli będę miał tak jak wcześniej 100, czyli plural. I tak właśnie się stało. Gdy tutaj dam po prostu 1, no to będzie ta ilość jako 1. Po prostu single mi się włączy. Właśnie na tej zasadzie tutaj to działa. 4 myśli. Ponieważ jeśli byłby jeden komentarz, to tutaj by się włączyła jedna myśl, ponieważ tutaj, gdy edytowaliśmy, ustawialiśmy liczbę mnogą właśnie, były pojedynczą, a z mnogą. Czyli w pojedynczej była jedna myśl, natomiast w mnogiej kilka myśli. Tak jak zobaczymy jeszcze naprzód,
cztery myśli, mam o witaj świecie. Ja zmienię sobie tą funkcję, którą właśnie pokazywałem. Get comments number. Tutaj sobie dam po prostu jeden. Czyli tak jakby był jeden komentarz, bo get comments number po prostu zwraca ilość komentarzy. Czyli widzimy, teraz są cztery myśli, tak? Piszę tu myśli w liczbie mnogiej. Teraz gdy odświeżę, jedna myśl. Czyli zmieniłem sobie po prostu cyfrę. Czyli to na tej zasadzie działa. Natomiast tutaj number, format i 18. I to właśnie get comments number jeszcze tutaj pobieramy. Jak tutaj tłumaczyłem, to jest już funkcja print. Czyli to jest tak jakby na przykład pierwsza zmienna, powiedzmy, czyli procent 1s. To jest właśnie to get comments number. No i ona właśnie nam tutaj zwraca, ile jaki numer, ja przed chwilą mówiłem, oraz tutaj number format. Po prostu on tutaj nam dodaje przecinki, bo jakby było tych komentarzy na przykład 2000, to nie będzie dwójka i same 3 zera, tylko będzie na przykład dwójka po kropce, tak, czy po przecinku. Powiedzmy, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj widzimy właśnie, ona nam pokazuje, czyli tu jest pierwszy numer i decimals, czyli ile po prostu. Zobaczmy, jak to wygląda. Dolar, numer 3900, tutaj natomiast jest po, powiedzmy, jakimś przecinku. Jak to będzie wyglądało, będą te kropki. 3948, czyli to są kropki, przecinki nasze. Czyli to właśnie tak zwraca po prostu ta funkcja, taki parametr. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następne.